Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, postanowiłem przeanalizować jedną z moich partii, które rozegrałem w szachach klasycznych w Poroninie w maju w turnieju w maju 2021. Bardzo silny open. Poszło mi chyba całkiem OK, jeśli chodzi o wynik, aczkolwiek małe straty rankingowe. No nie szkodzi, w każdym razie cieszę się, że się mogłem rozegrać. Moi drodzy, grałem partię z Arkadiuszem Kaczmarkiem. Jest to kandydat na mistrza z rankingiem 208 aktualnie. Znamy się od lat. Wychowywaliśmy się w jednym mieście w klubie szachowym. Z tego miejsca zapraszam Was do zasubskrybowania kanału. Kaczmaro matuje właśnie. Kaczmaro, tak, to go tutaj nazywam prowadzi również kanał właśnie na YouTube w kontekście szachowym, zapraszam serdecznie, dajcie mu suba będzie bardzo miło, tam niedużo mu brakuje chyba już do tysiąca. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy, partia była, no cóż mogę powiedzieć ekscytująca dla mnie z tego względu, że Arkadiusz bardzo dobrze gra królewsko-indyjską białym kolorem, a dobrze wiemy znaczy, no może nie wszyscy wiedzą, ja preferuję grę czarnymi w obronie królewsko-indyjskiej, no i powiem, jak tutaj to mniej więcej wyglądało. D4 tym ruchem się partia rozpoczęła, no już na samym początku stwierdziłem: tak, muszę jakoś zmienić kolejność posunięć, żeby zaskoczyć Kaczmara. No i postanowiłem zagrać posunięcie G6. Zdawałem sobie sprawę, że jest możliwy ruch w tym momencie E4, przechodząc do takich nowoczesnej obrony, powiedzmy, obrony Pirca ewentualnie, ale ja wiedziałem, że Kaczmaro nie gra takich schematów, więc ryzyko było mniejsze, aczkolwiek też byłem przygotowany na E4, więc że tak powiem, spokojnie sobie zagrałem G6. No, C4 poszło szybko, więc tutaj byłem spokojny o nasz debiut, który się oczywiście nie zmieni, goniec G7. E4 zostało zagrane. I zagrałem D6, moi drodzy, skoczek C3. Wszystko jest na razie normalnie. No, i w tym momencie, oczywiście, skoczek F6, jakby było zagrane, byłby to naturalny obrazek w obronie królewskiej indyjskiej Lecz postanowiłem zagrać nieco inaczej, gdyż wiedziałem, że jak zagram tutaj, to Kaczmaro zagra sobie goniec E2, goniec E3. I on te systemy gra bardzo dobrze, bardzo solidnie. E, ciężko było mi znaleźć jakąś fajną odpowiedź. Oczywiście, nie chciałem wchodzić w jakieś takie teoretyczne pozycje. E, no, po prostu chciałem e, go troszeczkę zaskoczyć. I zagrałem od razu ruch E5. Przygotowując się do tej partii, bo to jest trochę śmieszne, bo mieszkaliśmy w jednym pokoju, ja <laughs> się przygotowywałem na kolegę, aczkolwiek e, kumplujemy się, aczkolwiek na szachownicy e, jest walka niewybaczalna. Nawet e, jeżeli ktoś z nas przegra czy wygra czy remis, e, nie ma obrażania się to jest sport e, i tutaj e, jest zdrowe, e, fajne podejście. Do tego i po właśnie po ruchu E5 stwierdziłem tak. Przeglądając tam partię krasenkowa, bodajże, czarnymi, no to tutaj bicia się absolutnie nie bałem. Bym wybił pionkiem prawdopodobnie, chociaż końcem też jest możliwe, ale raczej wolałbym wybić pionem, próbować wymienić hetmany, no i taką pozycję. Spokojnie bym grał, no to jest na ala końcówkę, myślę, że tutaj Kaczmaru właśnie nie chciał bić, no nie chciał, ja się nie, mu nie dziwię, zagrał od razu D5, bo chciał przejść do swoich schematów typu goniec E3, goniec E2, skoczek F3 i tak dalej, skoczek D2. Takie rzeczy tutaj chciał zaplanować. No to ja sobie spokojnie zagrałem, patrząc w inne partie, zagrałem sobie ruch A5. Takie plany również istnieją. Tutaj skoczek chce wskoczyć na A6 i zagrać sobie na C5. Mój przeciwnik zagrał goniec E2. Ja od razu sobie skoczkiem na A6 zagrałem, zadowolony. Skoczek na F3. No dobrze, moi drodzy, skoczek F3. I teraz... Y, oczywiście, no istnieje taki ruch jak F5 na przykład. Y, lecz ja chciałem najpierw spokojnie wyprowadzić figury, to się łatwo zawsze, słuchajcie, ogląda, jak się analizuje partię, lecz jak przychodzi co do czego, no to y, mały stresik, no może nie, nie stresik, ale wiecie. Y, grając na żywot, jakoś inaczej się postrzega te posunięcia, przynajmniej dla mnie. Y, nie wiem, czy to dobrze czy źle. Może. Y, a, ocencie sami zresztą. Postanowiłem zagrać skoczek e7. No i przygotowując się do, właśnie do partii, wiedziałem, że taki ruch istnieje jak najbardziej i to już jest inna troszeczkę pozycja, myślę, niż jaki tutaj Kaczmaro oczekiwał. Bo po skoczek f6, oczywiście z g8 na f6 byłoby zagrane goniec e3 i po skoczek g4 przechodzimy do schematów, które białe tutaj znają dobrze. Po roszadzie białych zagrałem również roszady. Mamy tutaj rozwój skończony i skoczek zagrał na E1. Troszkę mój przeciwnik mimo wszystko w debiucie myślał, nie było to też jakieś, jakieś długie namysły, aczkolwiek gra według schematu, tutaj skoczek z E1 idzie na D3. No i postanowiłem rozegrać na F5 i już mam taki mały tutaj plusik psychologiczny z tego względu, że no nie można zagrać goniec e3 i, bo zagram sobie od razu e, na przykład f4 chociaż e, ruch ciekawy żeby sprowokować e, tutaj e, tak powiem diagonale ale zawsze można sprowadzić grać h5 później no więc mój przeciwnik zagrał f3 broniąc tego pionka e, no i od razu F4. Zobaczcie, goniec nie stanął na polu E3. Nawet nie stoi na F2, co by było dla białych lepsze. No, go stoi goniec na C1, więc tutaj białe muszą troszeczkę, że tak powiem, temp stracić, żeby przestawić lepiej figury. Mój przeciwnik zagrał skoczek na D3. Aczkolwiek ta pozycja, moi drodzy, jest całkiem normalna. Jest tu wszystko w porządku. To jest grana pozycja wielokrotnie przez białe i czarne. G5 ze strony właśnie mojej. Ruch, który przygotowuje zagranikie 4. No, straszy przede wszystkim. Takie jest założenie czarnych, aby atakować tutaj na skrzydle królewskim. No, i w tym, w tym momencie tutaj białe zagrały goniec D2. Tutaj się nieco ucieszyłem z tego posunięcia, bo stwierdziłem, że ten ruch jest zbyt wolny. On, ten goniec chce się przerzucić przez E1 i przez F2. No dobra, można jeszcze to grać generalnie, ale już tak właśnie patrzę na to psychologicznie, już czułem, że tu jest, tu może być dobrze. Jak należałoby tutaj grać przede wszystkim białym? I oczywiście go Z2 jest prawidłowym ruchem, oczywiście, ale pamiętajmy, że my nie jesteśmy arcymistrzami i tutaj no, nasze myślenie może jest troszkę inne. Dobrze. A3 byłoby bardzo ciekawe. Ja bym się tego ruchu bardziej obawiał. Ten ruch analizowałem sobie w i pomyślałem sobie, no, zagra ruch A3, trzeba będzie kombinować. Co bym grał w tej sytuacji? Prawdopodobnie H5. Tutaj po ruchu B4, e, moi drodzy, no, bicie i bicie już jest bardzo niewygodne dla czarnych, są problemy, grozi B5, więc należałoby jakoś zareagować. Przypuszczam, że albo bym sytuację olał i leciał na maksa tutaj z takim ruchem e, skoczek G3, może próbował tak, chociaż to też trzeba przygotować. Nie ma takiego ruchu G4 od razu, bo zawsze jest wybicie. Goniec z Hetmanem dobrze pilnują tutaj diagonale. No więc trzeba było jakoś zareagować. Taki ruch skoczek B8 na pewno by e, świtał mi w głowie. Wydaje się dziwnym posunięciem. A ten skoczek może się przerzucić przez D7 i przez F6. Lecz, po na przykład goniec D2 teraz to już ma większy sens. Gdyż ten skoczek też stracił tempo, i po wybiciu tutaj tych pionków można było oczywiście nie bić, ale białe by dalej grały C5, grały po prostu swoje. Przerzuciłbym skoczka i po ruchu C5, skoczek E6 i skoczek B5, to są takie typowe plany gry dla jednej i drugiej strony. No powiem szczerze, że białe tutaj stoją raczej ok, raczej to stoją tu dobrze. Przede wszystkim są szybsze na hetmańskim skrzydle. Pionkami jest możliwość wybicia, próba wymiany hetmanów, może Hetman A7, może Hetman A8, Skoczek A7 istnieje. Dużo dobrych posunięć, nawet Hetman A5 teraz z opcją po prostu ataku na 5K C7. Dużo możliwości. W każdym razie białe myślę, że tu są trochę szybsze od czarnych. No cóż, ym, kwestia doprecyzowania, co grać dalej, oczywiście. No mój przeciwnik zagrał go nie z D2 i też trzeba sobie było z tym radzić. No cóż, ja zagrałem od razu H5. Tę partię grałem dosyć szybko, no bo stwierdziłem, że i tak bym taki ruch zagrał, i tak bym taki ruch zagrał e, H5. Aczkolwiek troszkę się zastanawiałem również. Goniec zagrał na E1, no i przerzuciłem skoczka na G6, no bo cóż innego czarne mogą grać atakując na skrzydle Hetmańskim. Moi drodzy, silnik ocenia tę pozycję jako plus jeden z małym, haczy... z małym haczykiem, czyli przewaga białych według silnika jest spora. Należałoby tu cały czas grać A3 i B4. To są klasyczne zagrania, żeby rozpychać się na skrzydle. Mój przeciwnik zagrał jednak goniec F2. Nie jest to złe posunięcie, absolutnie. Można by było tak grać. E, bardzo ciekawym zagraniem byłoby tutaj silniki podpowiadają skoczek na B4, ale to silniki, żeby nieco opóźnić ten rozwój figur i pozbyć się przede wszystkim tego skoczka, który tak naprawdę kontroluje tylko te pola, żeby tu białe nie mogły za szybko ruszyć. No cóż, ja zagrałem inaczej. E, też dobrze według silnika jest ruch B6. Wyczułem sprawę, e, dlatego że po ruchu A3 od razu wskakuje skoczkiem na C5, wymuszając. Wymianę. Znaczy tak, wymieniać może i nie trzeba było, aczkolwiek ten skoczek już stoi tutaj świetnie e, i na przykład grozi takie zagranie jak A4, powiedzmy. W każdym razie ten skoczek już wskoczył na C5 i już czuję się tutaj całkiem dobrze. Grozi generalnie wybicie na D3 i też zagranie pionkiem na G4. Bo chodzi o to, że jak zbije na D3, to albo Goniec, albo Hetman wybije i jedna z tych figur ucieka od diagonali, więc tutaj G4 sobie zagrywam. No więc mój przeciwnik zbił, ja zbiłem. I teraz, moi drodzy, tutaj białe popełniły gruby błąd. Gruby błąd. Dosyć szybko tutaj Kaczmaro zagrał to posunięcie, co się zdziwiłem, się po prostu, no ale zagrał te B4. No podstawienie pionka, ale to jest takie zagranie też, powiedzmy, na aferę na skrzydle. Chwilowe oddanie piona okazuje się, że to nie było takie chwilowe. Oczywiście wybiłem, wybiłem tutaj. Szybka wymiana nastąpiła i wybiłem na B4 z tempem, atakując skoczka. Skoczek ruszył na B5. Moi drodzy, powiem tak. Mam pionka więcej, ale tego piona nie będę bronił, bo to nie jest moim celem. Moim celem jest atak na skrzydło hetmańskie. Przepraszam, skrzydło królewskie, oczywiście. I teraz tak, zagrałem od razu G4. No bo ruch zagrać trzeba. Jeżeli byłoby wybicie, no to wybijam sobie spokojnie i jest jeszcze lepiej, bo istnieje kolejna opcja typu F3. Tutaj klasycznym takim zagraniem jest ruch G3, byłem na ten ruch przygotowany. Mój przeciwnik zagrał królem na H1. Cały czas można było też próbować C5 rapać, no ale tym ruchem pokazał mi tutaj biały, że biały będzie się bronił, nieco może spanikował. No i teraz typowe zagranie, moi drodzy w królewsko-indyjskiej. Słucham, tutaj decyzja należy do Was. Spróbujcie znaleźć to posunięcie. Jest to ruch, G3, oczywiście G3 i teraz zastanawiamy się, dlaczego czarne grają to posunięcie. Otóż, jeżeli by nastąpiło wybicie, tak nie było, ale jeżeli, to to oczywiście wybijamy i tu się pojawia świetne pole dla skoczka. No jeżeli tutaj czarne wybijają, bo raczej muszą, jest wtrącony ruch H4. Ten pionek fajnie zatrzymuje pionka na g2 i łapie pole tutaj na g3 sobie i powiedzmy, bo goniec h2, skoczek od razu wskakuje na f4. Takiego bicia w ogóle się nie boję, gdyż odbijam pionkiem i otwieram sobie pięknego tutaj gońca na diagonali. Więc tutaj swobodnie potem dalej bym próbował grać h3 i rozbijał e, obóz króla białego. Po na przykład zagraniu hetman e1, żeby bronić gońca, tutaj kontrolować. Istnieje dużo opcji, na przykład Hetman G5 z opcją Mata. Można by było nawet zagrać skoczek H5, takie ciekawe zagranie, żeby tu próbować wskoczyć. Ale co ciekawe, nawet istnieje taki ruch, bardzo też ciekawy, B3. No właśnie, nietypowy, ale to jest takie troszeczkę odciągnięcie uwagi. Oczywiście uciekam od bicia, co teraz nie może nastąpić, bo wisi goniec, lecz taki ruch jest ten pionek jest taki, no użyję tutaj słowa moi drodzy, przepraszam z góry za wyrażenie taki upierdliwe dla białych no właśnie, bo tutaj grozi takie zagranie B2 i na B1 po prostu, a potem zbijam sobie gońca, no istnieje taka opcja no cóż moi drodzy, w partii poszło inaczej, goniec zagrał na G1 w tym momencie no i teraz trzeba się zastanowić jak grać dalej, żeby te pozycje próbować wygrywać, okazuje się że bardzo ciekawym zagraniem byłoby zagranie H4, ale obawiałem się H3, nie widziałem, jak się przebijać, ale już widzę, bo można by było zagrać goń Hetmanem. Ja może przestawię, jeżeli H4, H3 i Hetman G5. I teraz powiedzcie mi, jak się obronić przed takim ruchem. No nie widać opcji tutaj, żeby się bronić, a można byłoby tak grać i rozwalać króla. Bardzo ciekawa rzecz. Ja postanowiłem zagrać skoczkiem na H4. Długo myślałem tutaj, chociaż ruchy były w miarę oczywiste. I Po skoczku H4 wieża zagrała na C1. Moi drodzy, teraz zastanówcie się, proszę, pomyślcie, jak byście zagrali dalej czarnymi. Może zmienię lekko perspektywę, będzie to, będzie to wyglądało może lepiej. Otóż w tym momencie tutaj skoczek, oczywiście skoczek, skoczek, skoczek zbija na G2 no trzeba taki ruch zagrać Jeden ruch, który tutaj e, daje możliwość szybkiego zwycięstwa dlatego, że no jeżeli białe nie zbiją, no to odchodzę z koczkiem grożę matem proste, pion więcej, i w ogóle grozi mat no król wziął no i hetman h4 co grozi? grozi wtargnięcie gońcem na h3 Kłopotciki. Jeżeli król by uciekł na f1, no to wszystko tu było już przeanalizowane przeze mnie, przeliczone, chociaż to było dosyć łatwe liczenie. Ale zawsze w partii pojawia się ten element niepewności do samego końca, więc dokładnie dokładnie policzyłem. Po króle 1 jest bicie z szachem. Król na przykład tutaj i dorabiam sobie po prostu hetmana. Mata nie muszę dawać, przewaga jest ogromna. W partii po hetman h4 król zagrał na h1 i goniec zagrał na h3 z opcją. Mata, prosta gra, tutaj już nie ma za bardzo obrony, no bicie przegrywa, bo po prostu też wybijam i jeszcze tu się odsłania król. No zagrał na f1, po prostu jest wymiana, grozi znowu mat, wieża zbiła, moi drodzy, i ruch kończący, partię. Hetman h3, grozi mat na g2, jeżeli król, przepraszam, jeżeli tutaj hetman zagrałby i broniłby na g2, no to zbijam po prostu wieżę, straty materialne są nieuniknione. Partia, moi drodzy, no, po analizie można by powiedzieć, że poszło gładko, aczkolwiek zawsze podczas gry jest zupełnie inaczej, inne są odczucia. No, ale z partii byłem bardzo zadowolony, a Kaczmarowi bardzo dobrze poszło mimo wszystko w turnieju. Więc pozdrawiam go serdecznie i jeszcze raz zachęcam do zasubskrybowania jego kanału Kaczmaromatuje, Matuje, który będzie w opisie pod filmem. Serdecznie pozdrawiam, cześć.